Roczek Truskowski pilnujący Jęgę. Nie mógł nic zrobić przeciwko tej akcji. Pasywna defensywa. Adrian Mroczek od kosza. Ależ niesamowicie skoczył Jęga i zablokował ten rzut. Johnson, Thompson po raz pierwszy dziś na boisku i Kikowski w drużynie Śląska. Jęga wykorzystuje teraz swoją przewagę nad Kikowskim, no i skutecznie. Wyszkolony dobrze zawodnik. Wiadomo było, nawet kiedy grał w Cleveland Cavaliers w NBA, nawet momentami w pierwszej piątce, że on z dystansu rzucać idealnie nie będzie, zwłaszcza na poziomie NBA. Ale takie właśnie akcje obwodowego gracza bardzo groźne. On jest mocny fizycznie. Bardzo. Tutaj widzieliśmy, jak wykorzystał przewagę fizyczności nad Pawłem Kikowskim. Walker pozostał na boisku. Obłąd jest teraz. Przechwyt teraz i będzie Ejenga nad koszem. Efektowny w kontratakach. 8 punktów Kongijczyka. Ejenga przeciwko Kikowskiemu. Nie było faulu, ale tego typu akcje z wykorzystaniem wzrostu, skoczności Ejenga gra znakomicie. W ważnym momencie się włączył w zdobywanie punktów. Kikowski pod kosz! Ale szczapa Ejengi teraz jeszcze zebrał tę piłkę po własnym bloku. Chciał przełamać ten wynik, który dawno już nie był tak blisko, ale w zamian znowu odskakują Zielonogórzanie po świetnej akcji Ejengi. On też ma 21 punktów. Tak, tutaj trener Śląska trochę się zdenerwował na tę decyzję Pawła Kikowskiego. No właśnie, ale jak to ocenić?